Dziękuję. Podczas tych spotkań, bardzo wielu, spotkaliśmy miliony ludzi na spotkaniach, przepięknych spotkaniach, takich jak to i innych w całej Polsce. I ci ludzie powiedzieli nam, po co te wszystkie kłótnie i awantury. Skoncentrujcie się, skupcie się na programie. I my chcemy rozmawiać o programie, bo my mamy nasz program. Nasz program to jest Polska i nasz program to jest wszystko to, co robimy. Jesteśmy wiarygodni w rządzie i będziemy wiarygodni w samorządzie. Dotrzymujemy słowa. Dotrzymaliśmy słowa w rządzie, dotrzymamy słowa w naszych małych ojczyznach, w gminach i w miastach. Brawo! A jakie Polski jak najlepsze warunki? To, co robimy cały czas. Szanowni Państwo, jeżdżę bardzo dużo po Polsce. Spotykałem się ostatnich kilku miesiącach w 70 miejscach, miastach, miasteczkach i to, co ludzie mi mówią, czy w Nowej Sarzynie, czy w Kielcach, czy w Radomiu, w Rzeszowie, albo w Kozigłowach, mówią mniej tego jazgotu ze strony opozycji, tych awantur, tych burd ulicznych, tego wszystkiego, co ośmiesza opozycję dzisiaj. Dlatego, że demokracja potrzebuje uczciwej, dobrej, kompetentnej, merytorycznej opozycji. My czekamy na taką opozycję. Demokracja jej potrzebuje. Chcemy się spierać na programy. Czasami te ich protesty przybierają formy kabaretowe wręcz. Marny sketch. Tak jak wtedy, kiedy demonstrowali wolne pytony. Pamiętacie, prawda? Albo właśnie wtedy, kiedy wwozili ludzi w bagażniku. Ale niekiedy. Niestety trzeba powiedzieć, że od czasu do czasu też przybiera to formy bardziej groźne, kiedy atakują policjantów. Nie wolno wam tego robić. To jest nasza ojczyzna. Dyskutujmy na programy. Taki program, jaki my mieliśmy 3 lata temu, jaki konsekwentnie wdrożyliśmy. A wy mówiliście, że budżet pęknie, że nic się tutaj nie zepnie. Jednak na wszystko starczyło nam środków i również na wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, odtworzenie posterunków policji i wzmocnienie bezpieczeństwa zewnętrznego. Bo opozycja to zwijanie Polski, zwijanie posterunków policji, zwijanie placówek pocztowych, zwijanie torów kolejowych. A my to wszystko odtwarzamy, szanowni państwo, i odtworzymy. Dodatkowych pieniędzy na ubezpieczenia. 2 razy więcej na ubezpieczenia od upraw rolnych niż PSL z Platformą. Ziemia, polska ziemia ma być w polskich rękach. Zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego. Zwiększenie dopłat do dużych jednostek przeliczeniowych. Dla różnych gospodarstw rolnych mamy ofertę dla wsi. A co oni mieli? Co PSL miał? Szanowni Państwo, otóż mieli. Oni karali, oni wprowadzili, PSL, karanie grzywnami rolników za handel detaliczny wyrobami rolnymi wytworzonymi w miejscu przez rolnika. Karali grzywną rolników, a minister rolnictwa PSL-u nazwał rolników frajerami. Hańba! Tak mówi PSL o rolnikach. PSL mówi o rolnikach. Co mówił establishment? Trzeba było się ubezpieczyć. Establishment III Rzeczpospolitej. Pamiętacie to państwo, tak? I co zrobili jeszcze PSL? Rządzili 16 lat w ciągu tych 25-27 lat. 16 lat. Oni najwięcej wyprzedali polskich zakładów
przetwórstwa spożywczo-warzywnego. To dlatego dzisiaj minister rolnictwa, który tutaj jest ze mną dzisiaj również, nie ma tak łatwo w skupie, w stabilizacji cen, ale będziemy to robić. Rok po roku angażować coraz więcej środków w stabilizację cen na rynkach rolnych. Ale pamiętajmy to, drodzy rolnicy, pamiętajcie, to PSL wyprzedało zakłady przetwórstwa rolnego, zakłady mięsne i to poprzez nich dzisiaj monopoliści zachodni za często dyktują nam ceny. Nie może tak być. Skandal. Dokładnie. Tak jak mówicie państwo. To jest skandal. Szanowni państwo, my przeznaczymy największe kwoty. Zobaczycie, porównacie do tej suszy, która była też porównywalna, ale przeznaczymy znacząco więcej środków na kompensację również dla rolników w związku z suszą, która tak dotkliwie dotknęła cały nasz kraj, czy prawie cały nasz kraj i w szczególności rolników. To będą dwa razy wyższe sumy, albo i więcej, niż to, co przeznaczył PSL. Szanowni państwo, stoimy przed wielką szansą, żeby Polska była Polską, żeby rozwijała się tak na poziomie samorządu, małych, zapomnianych gmin, powiatów, tak jak pokazaliśmy, że można się rozwijać na poziomie całego kraju. Właśnie parę dni temu Eurostat podał wyniki. Mamy najwyższy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. I stoimy przed wielką szansą. Ale tą szansę zrealizujemy tylko wtedy, jeżeli wybierzemy właściwych gospodarzy. Bo to, czego opozycja boi się najbardziej, to dlaczego nie dbała o Polskę, o dumę Polski, ten czekoladowy orzeł. Dobrze, że czołgów czekoladowych nie robili na defiladzie, bo by w takim upale jak ten, to chyba by się to źle skończyło. No może dla dzieci dobrze. To dlatego, że oni boją się jeszcze jednej rzeczy. Że Polska ma dobrego gospodarza. I gdyby Polska miała takiego gospodarza, jakiego ma od niemal 3 lat przez poprzednie 30 lat, to byśmy żyli dzisiaj na poziomie mniej więcej rodzin hiszpańskich lub włoskich. Ale jeśli wyborcy dadzą nam szansę, zaufają nam, to w najbliższych 5-10 latach jest szansa dogonić kolejne państwa Unii Europejskiej, tak jak dogoniliśmy pierwsze 2 zachodnie państwa, łącznie ostatnio z Portugalią. I przegoniliśmy je.